Pokój dobry. Pan Bóg dzisiaj w pierwszym czytaniu woła Samuela, i chociaż chłopak słyszy dźwięk, właściwie też no, rozumie jego brzmienie słyszy swoje imię to jednak nie wie, kto go woła, i nie wie, co znaczy to wołanie. I trzy razy Pan Bóg go woła, i to rzeczywiście Pan Bóg go woła, a On trzy razy myśli, że jest to ktoś zupełnie inny, nie rozpoznaje tego głosu. I być może w Twoim życiu jest tak, że Pan Bóg już trzy miliony razy Ciebie wołał, a Ty ciągle biegasz do innej osoby, do kogoś innego, u Niego szukając jakiegoś rozwiązania czy może odpowiedzi, i tym samym omijając Pana Boga. Czy może rozmijając się z nim, bo on stoi i woła, no ale ty idziesz gdzieś tam w drugą stronę. Święty Paweł mówi nam dzisiaj w drugim czytaniu o naszym ciele, które nie jest po to, by służyło przyjemnością. On tu dokładnie mówi: rozpuść, ale ta rozpusta ma tutaj znaczenie przyjemności, wykorzystanej, takiej wykradzionej, chwyconej. Hmm, czyli spełnianie swoich, chodzi o spełnianie swoich pragnień, swoich pożądań, tego, co sam uznaję za jakąś korzyść dla mnie, już oczywiście bez liczenia się z drugą osobą, czy w ogóle brania, bez brania pod uwagę też głosu Pana Boga, przykazań itd. Czyli chodzi o to, że wyszarpuję z życia coś, bo mi się należy, bo mam taką ochotę, bo mam przyjemność na to. I Paweł mówi: nie, nie ciało nie jest po to, ciało nie jest po to, żeby przynosiło przyjemności. Ono jest dane po to, żeby było miejscem spotkania z Panem Bogiem. Nasze ciało jest świątynią, w której Duch Święty chce przebywać. Ono jest stworzone przez Pana Boga. I tak jak Pan Jezus stał się człowiekiem, to właśnie w tym człowieczeństwie możemy Pana Boga odnajdywać. Oczywiście y, ciało samo w sobie ma ograniczenia i to duch jest nam potrzebny, żeby złapać Pana Boga za nogi, ale przecież ciało ma nam w tym pomagać. Ono jest nam dane, żeby pomóc odkrywać Pana Boga i choćby nasze y, uszy są dane po to, aby Go słuchać, aby słuchać Jego głosu. I jeżeli nasze ciało będzie zajęte czymś innym, jakby napchane, zapchane innymi rzeczami, to nie będzie już miejsca dla Pana Boga. Tak jakby świątynię wypchać czy zapełnić czymś innym, no to już nie będzie to świątynia, to już to będzie jakiś magazyn, jakieś miejsce rozrywkowe, tak jak dzisiaj się to zdarza dosyć często na Zachodzie, że kościoły są sprzedawane i zamieniane w restauracje. Jakieś domy mody, czy no, muzea, to jeszcze pół biedy, nawet jeśli tak można w ogóle powiedzieć, czy, czy dyskoteki wręcz tam już człowiek nie daje miejsca Panu Bogu. Pan Bóg jest wyrzucony i dokładnie może to być obraz naszego sprzedanego ciała, naszego sprzedanego serca, którym już nie dajemy miejsca Panu Bogu i nie będziemy mogli już Go usłyszeć. A przecież po to właśnie zostało nam ciało dane, abyśmy. Mogli z Panem Bogiem spotykać się, abyśmy mogli odczytywać niejako Jego obecność, Jego działanie, Jego głos. Jakby nasze ciało pozwala nam łapać falę Pana Boga. Oczywiście nie ciało samo w sobie, tylko połączone z naszym duchem, z naszą duszą, czyli chodzi o całą osobę, o, o, o nas jako, jako całość, ale to ciało także bierze udział w odkrywaniu, w doświadczaniu Pana Boga. I Ewangelia mówi dzisiaj właśnie o powołaniu, o wołaniu, które absolutnie bezwzględnie łączy się ze słuchaniem, bo dwa razy powtórzone jest to słowo, że uczniowie Jana usłyszeli, gdy on właśnie Jan mówił o Jezusie, wskazywał na Jezusa. No i poszli za Panem Jezusem, a więc konieczne jest słuchanie. Do tego żeby usłyszeć, potrzebne są właściwie dwie rzeczy: uszy i chęć słuchania, czyli uszy niekoniecznie tylko w sensie właśnie Małżowiny, ale uszy także serca, czyli to, co pozwala nam w nas usłyszeć Pana Boga, ale to otrzymaliśmy. To już ten dar każdy z nas ma, a druga rzecz to jest pragnienie, to jest wola, to jest chcenie usłyszenia Go. Czyli żeby Pana Boga móc usłyszeć, żeby Jego głos usłyszeć, muszę słuchać żeby słuchać, z kolei muszę chcieć słuchać, muszę się zdecydować na to, żeby jego głos usłyszeć, czyli dać mu miejsce w sercu, w mojej świątyni, powiedzieć sobie: "OK, chcę dać miejsce Panu Bogu, chcę być jemu posłuszny, chcę usłyszeć jego głos i tak jak Samuel możemy wołać: "Mów, Panie, sługa Twój słucha, chcę być słuchaniem, oddaję Ci moje uszy, oddaję Ci moje serce." Oddaję Ci całe moje ciało i proszę Ciebie, błagam Ciebie, daj mi Twoje słowo, daj mi usłyszeć Twój głos, bo, bo Twoje słowo jest dla mnie życiem. Twoje wołanie mnie, powoływanie, czyli postawienie mnie na tej drodze, na której mam iść za tobą, czyli drogą do nieba, to, to potrzebuję Twojego słowa, Twojego wezwania i Twojego utrzymywania mnie na tej drodze, więc proszę Ciebie, nie pozwól mi Ciebie ominąć, nie pozwól mi. Yy, gdzieś odstawić Ciebie na bok, ale pozwól mi naprawdę słuchać Twojego głosu.